Tylko taka paczka podświetlona by mi się zepsuła. Zepsuła się lampka Katarzynie i proszę bardzo, ale i tak ślicznie wyglądasz. Dzień A, dobry, witaj cię dziękuję. bardzo serdecznie. To już 91. ogrodowy live. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy ponownie po dłuższej przerwie. Chyba 2 tygodnie mieliśmy przerwy, czy 3 tygodnie przerwy w naszych live'ach. Dwa może, przecież były święta jeszcze wcześniej. Święta, a potem ty przyjechałaś, wyjechałaś, a potem wróciłaś, a potem znowu wyjechałaś. No to O! świętujemy 91. live'a. Na zdrowie. Rozumiem, że to jest ten kulis, czyli to Sok. jest To jest z. sok czarnej porzeczki. A nie, to już liczyłem na to, że to jest taki kwas z buraków dla zdrowia. Działa To jest odkwaszający. tak samo kwas buraków, jak i sok czarnej porzeczki. Witajcie bardzo serdecznie. Cieszymy się, bo jest końcówka kwietnia, że udało Wam się wyrwać z ogrodów, przynajmniej nam się udało wyrwać z ogrodów, żeby spędzić z Wami tę najbliższą godzinę, bo pracy w ogrodzie, o, jest tyle, ja już nie nadążam, nie daję rady, nie wiem, jak Ty, Katarzyno, na 2 ogrody w ogóle sobie radzisz z Nie pracami radzę. ogrodniczymi. Nie radzę. No. I to jest najzdrowsze podejście, żeby w ogóle sobie nie radzić. Kochani, ostatni live dotyczy, nie live, ostatni podcast nasz dotyczy Dalii. To jest teraz też czas na to, żeby, jak Katarzyna mówiła w tym podcaście, to nie jest za późno na to, żeby kupować dalie, żeby je poszukiwać w centrach ogrodniczych, w sklepach ogrodniczych i potem sadzić. To nie tak, że trzeba zawsze wszystko pędzić, ale jeśli macie tylko zdobyte już bulwę czy kłącza tych dali, to spokojnie wsadzajcie w donicę, w ziemię, niech one już zaczynają puszczać młode pędy. Tylko pamiętajcie, że jeszcze nie na zewnątrz, bo jeszcze te nocne przymrozki mogą przyjść, a jak wyjdą takie młode pędy, to je zmrożą, bo dalia jest rośliną niezwykle wrażliwą na przymrozki. No ale ja już ziemniaki posadziłem, chciałem się pochwalić. Nie wiem jak z daliami, ale ziemniaki już tak. Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale już posadziłam, ale już wypełniłam wszystkie rabaty wzniesione. Słuchajcie, teraz przecież nadal jeszcze jest kwadra liścia, jeżeli dobrze pamiętam, według ekologicznego porodnika Jest. księżycowego. Tak, i poza tym, jesteś, tak jak pisałam na Instagramie, jest fantastyczny czas teraz, żeby po prostu już wysiewać wprost do gruntu. I powiem wam szczerze, że tutaj, gdzie ja jestem w Anglii, w Toadpool, jest naprawdę chłodno. Uważam, że jest o wiele chłodniej niż w Zgorzałem. A Zgorzałe to już jest chłodna część Polski. Więc tak naprawdę czasami, ja nie wiem, jak ja rozmawiam, mówię do was z Anglii, to wydaje mi się, że czasami niektóre części Polski są o wiele cieplejsze. Ja już nie mówię o Zgorzałem, bo to akurat anomalia, że tak pięknie wczoraj było w niedzielę, tak gorąco. Ale są części Polski, zapewne południowy zachód, zachód, gdzie faktycznie jest zupełnie inna pogoda niż w Zgorzałem, albo tutaj w Toadpool. Jest tak strasznie zimno, że nie wiem. Także ja powolutku te nasiona, słuchajcie, wysiewam, dlatego że oczywiście, jak nasiona się wysieje do zbyt chłodnej gleby, one mogą zgnić. To samo, jeżeli się wstawi nasiona wysiane rozsady do szklarni, póki jeszcze jest zimno, to też mogą zgnić, dlatego warto jest je zaczynać nawet na parapecie, żeby one po prostu wykiełkowały, a potem już jak poszły, to poszły. Także tego nie trzeba lekceważyć, ale faktycznie cieszę się, że wy macie ładną pogodę. Ja to tam jakoś to przeżyję. I tak mam pełno roboty raz przy komputerze, bo 2 tygodnie mnie nie było, więc muszę nadrabiać. Ale za to było super, słuchajcie, no tak intensywne 2 tygodnie, tyle spotkań, tyle twarzy, które wcześniej znałam, dlatego że przecież tyle osób znałam wcześniej, tyle nowych twarzy. Bardzo, bardzo fajnie. Miło było zobaczyć również Jacka na żywo wreszcie. I to dosyć dużo razy, bo widzieliśmy się raz w Warszawie, prawda? Potem w Dokładnie. Gdańsku i potem w Zgorzałem. 3 razy w przeciągu miesiąca to jest dla nas naprawdę dużo. Czasami w ciągu roku tyle się nie widzimy. Także było mi bardzo miło i w ogóle fajnie było też w niedzielę u nas w ogrodzie. Także wszystko dobrze. A teraz już jestem na miejscu i teraz będę bardziej regularnie podcasty i live'y. Nie wiem, tutaj w Anglii będzie pełno teraz różnych wakacji, a w Polsce to chyba w przyszłym tygodniu, tak? Są To wakacje, u nas powiedziałeś? cały czas są wakacje. U No. nas cały czas są wakacje. A to długi weekend, a potem w czerwcu Boże Ciało, a potem wakacje będą po prostu. No Więc dobrze. co chwilę jest. Jak ktoś dobrze pomyśli, to od soboty zaczyna się
długa majówka, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, 5 dni, jeszcze czwartek, piątek, urlop się bierze, to już w ogóle wyjdzie ponad tydzień. To zaczynamy odpowiadać na pytania. Od góry. Od góry. Proszę bardzo, wieczornik damski. Pierwsze pytanie od Justyny. Czy uszczypliwać wieczornik damski, który ma już pąki na końcach? To znaczy tak, ja bym nie uszczypliwała wieczornika damskiego, ponieważ wieczornik damski to jest bylina krótkowieczna, która właśnie z tego jest słynna, oprócz tego, że pięknie pachnie, że kwitnie na początku lata. Dlatego jeżeli teraz będziesz Justyna uszczykiwała pąki, no to wiesz, ona się ładnie rozkrzewi, ale może przegapić ten okres maj-czerwiec, koniec maja, czerwiec, kiedy powinna kwitnąć. Dlatego ja podejrzewam, że Justyna się martwi, że ona jest w domu, czy coś takiego, że musi ją uszczykiwać, żeby nie była zbytnio wyciągnięta. Justyna, to wieczornik damski jest rośliną całkowicie odporną na mróz, już teraz mrozu i tak nie będzie na przymrozki, także spokojnie możesz ją wysadzić na miejsce stałe do ogrodu, już niczego nie uszczykuj, tylko czekaj, aż pięknie rozkwitnie. Mm-hmm. Pytanie ma o różyczkę, która została kupiona w markecie od Elżbiety, ma piękne, drobne kwiatki. I czy się da jakąś przechować, by w przyszłym roku też z niej coś było? Taka pewnie podpędzona różyczka, która teraz pewnie już pięknie kwitnie. Elu, jak najbardziej, tylko że takie jak najmniejsze skarlone formy są troszeczkę trudne w przetrzymaniu, ponieważ one tak naprawdę są wymyślone przez hodowców po to, żeby właśnie sprzedawać w supermarketach i one są dosłownie na chwilę, one są dosyć tanie, jak kwiaty cięte, więc to może być challenge dla ciebie, ale można. Najlepiej byłoby zapewnić jej warunki, które ona by miała naturalnie, powiedzmy może niekoniecznie mrozy, dlatego że ona jest na pewno nie taka, aż taka naturalna, ale na pewno lepiej by się czuła na zewnątrz, więc albo postać po przekwitnieniu, ładnie ją przytnij, postać do większej doniczki, postaw do ogrodu albo wysadź do ogrodu i nadal ją ładnie możesz nawozić, dlatego że na pewno będzie z tego korzystała i podejrzewam, że pomimo tego, że teraz już kwitnie, bo była podpędzona, to ona potem też będzie kwitła w ogrodzie, czy w donicy, na patio, czy na zagonie, tak, tylko że jeżeli ona jest mała, to żeby ona nie rosła obok innej rośliny, która będzie ją zacieniać albo ją tam denerwować zbyt blisko, tak? I potem nie wiem, czy ona przytrzyma mróz, dlatego może warto by było na zimę w listopadzie ją wykopać, przenieść do domu, ale postawić na początku w warunkach takich dosyć chłodnych, żeby nie od razu z zimnego do gorącego, bo ona może wtedy zareagować w ten sposób, że zrzuci wszystkie liście i będzie nieszczęśliwa i póki dojdzie do siebie, to zajmie kilka miesięcy. Także powolutku, tak jak hartujesz na zewnątrz, to też i hartuj do wewnątrz, tak? Na początku do chłodnego miejsca i później, jeżeli będziesz nawoziła cały czas jakimś nawozem, oczywiście naturalnym, czy humusem, czy innym nawozem, czy jakąś gnojówką, to ona będzie kwitła tobie również zimą, dlatego że róże mają to do siebie, że one potrafią kwitnąć przez calutki rok, gdyby oczywiście miały dobre warunki na zewnątrz. Tam skąd pochodzą, potrafią kwitnąć przez cały rok. Mm-hmm. To tutaj jest pytanie o środek, o poliwersum. Mm-hmm. Czy poliwersum to rzeczywiście ekologiczny oprysk? No więc tak, ja tutaj, ja powiem szczerze, że ja, Karolina, nie używałam tego oprysku, dlatego że no, nie używamy w ogóle żadnych takich oprysków, ale sprawdziłam, to jest firma Target i to jest ich środek ochrony roślin grzybobójczy ekologiczny. I jedyne, najważniejszą rzecz, jaką znalazłam, dlatego że na opakowaniu i w sklepie może mało jest informacji na temat tego produktu, zazwyczaj jest napisane po prostu 100% jest ekologiczny, ale wiadomo, że my chcemy pogrzebać troszkę głębiej. Znalazłam informację, że ma naturalny skład, że zawiera niepatogeniczny grzyb o nazwie Pythium olgandrum, który jest pasożytem dla niektórych grzybów wywołujących groźne choroby roślin, dla gatunków ozdobnych, warzyw, roślin owocowych i trawnika i tak dalej. I to jest całkiem możliwe, dlatego że oczywiście gdy dbamy naturalnie o nasze rośliny, przez na przykład ściółkowanie przekompostowaną materią organiczną, przez całkowicie odstawienie chemii, przez zapewnienie bioróżnorodności w ogrodzie, jeżeli będziemy mieli zdrową glebę i w niej będzie dużo, dużo różnych mikroorganizmów, to właśnie na tym to polega, że niektóre grzyby będą zwalczały te grzyby, które powodują, że korzenie naszych roślin chorują i gniją, tak? Te złe grzyby.
Dlatego jest, warto jest mieć bardzo dużo różnych grzybów, tak, pod ziemią, w systemie korzenia, żeby właśnie one mogły sobie poradzić z tymi grzybami patogenicznymi, które są złe dla naszych roślin. Także jeżeli utrzymujemy nasze rośliny, naszą glebę w świetnym stanie, to nie powinniśmy mieć w ogóle potrzeby na taki środek. Ale jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, że wasza gleba jest wystarczająco bogata w materię organiczną, w życie, to prawdopodobnie ten środek jest nic innego jak po prostu szczep tych dobrych grzybów, które wykończą te złe grzyby. Można na to mi wygląda. O ile pamiętam, to poliwersum można stosować zarówno do korzeni, w tym sensie, że i do gleby, ale też opryskując roślinę, po prostu te dobre grzyby, nazwijmy to tak skrótowo, wypierają te złe grzyby. Słuchajcie, tych środków przy preparatów ekologicznych jest naprawdę bardzo dużo. Ja tutaj odwołam się do jednego z preparatów, który jest, Katarzyno, dostępny w twoim sklepie. To jest taka nowość, nie wiem, czy widać, to jest Nemaslak, nie wiem, jak to się czyta. Nemaslak, bardzo znany produkt na świecie. Tak. To są nicienie, które zwalczają ślimaki, te ślimaki zarówno w skorupkach, jak i te ślimaki bez skorupek, więc takich preparatów jest sporo i myślę, że trzeba po prostu, dobrze, że są pytania, czy to jest ekologiczne, czy to nie jest ekologiczne, warto wtedy by było stosować. Pytanie kolejne, Katarzyno, tutaj jest od Elżbiety, jak szybko rośnie perukowiec podolski, bo Ela ma malutką szczepkę. Elu, na pewno nie rośnie on powoli. On rośnie dosyć szybko. Szczególnie, że perukowiec podolski bardzo fajnie reaguje na takie mocne ogławianie, tak jak w przypadku na przykład derenia. I później wypuszcza w jednym roku długie, ładne pędy, ale oczywiście do tego momentu trzeba go troszeczkę utrzymać kilka dobrych lat, żeby to był już większy krzew. Ale nie jest to krzew, który jest słynny z tego, że rośnie powoli. Tak? Także uważam, że nie będziesz musiała na niego czekać tak strasznie długo. Ale nie jeden rok. To zależy, gdzie się trafi. Mój perukowiec, słuchaj, naprawdę rośnie ospale. Może tak? W miejsce. A może masz karłowaty? Ale jakoś tak mu się bardzo nie śpieszy i powiem ci, że moje doświadczenie jest takie, że perukowiec tak na cięcie nie działa dobrze, że jak go tnę, to on nie lubi cięcia, on jakoś tak mówi, nie, uciąłeś mnie, to po co ja się będę męczył. To może jakieś tam masz faktycznie miejsce, bo to ja, jest właśnie być może mam, być może mam po prostu odmianowy perukowiec, jest taki purpurowy, wiesz, ciemnopurpurowy. No to zazwyczaj jest ten purpurowy, a w jakim miejscu go masz, jaką masz glebę? Na słońcu i ziemia jest gliniasta i wyściółkowana kompostem, więc nie woli właśnie piasku. I widzicie, i to jest najlepszy dowód na to, że Katarzyny u mnie dawno nie było, bo pyta, w którym miejscu mam perukowiec. Mógłbyś mi częściej zdjęcia wysyłać po prostu. Nie, mogłabyś częściej przyjeżdżać, raz na 2 lata przynajmniej. Od Natalii pytanie, ubiegłoroczna gnojówka z żywokostu, do czego mogę ją wykorzystać? Czy mogę nią podlać czosnek harnaś sadzony w listopadzie? Natalia, myślę, że jak najbardziej. Możesz podlać nią czosnek harnaś posadzony w listopadzie i możesz podlać inne rzeczy w ogrodzie, dlatego że ona po prostu dobrze wpłynie na samą glebę, na wzrost korzenia, dlatego że ona już nie będzie tak mocna jak w zeszłym roku, ponieważ jednak troszeczkę już czasu stała, prawda? Także nie martw się, nie będzie tak, że nagle twoje wszystkie warzywa w ogrodzie wytworzą kwiaty i owoce. To jest dobry pomysł. Ja też właśnie muszę swoją gdzieś wykorzystać, bo się zaczyna już mi też żywokos rosnąć też. Widać już. No, już pięknie rośnie żywokos. Teraz ja będę go rozmnażał, ten żywokos nawet, bo to jest też dobry moment, żeby rozmnażać te takie, bo on się rozchodzi troszeczkę na boki i będę takie małe sadzoneczki głęboko wbijał się, żeby jak najmocniej się wbić w glebę, żeby jak najdłuższy system korzeniowy super się sprawdza, oprócz tego, że dobrze się rozmnaża z korzeni, z sadzonek korzeniowych, ale o tym chyba mówiliśmy, o rozmnażaniu z sadzonek korzeniowych żywokostów. Paweł, cóż za pytanie do nas, co sądzicie o uprawie pomidorów w szklarni, w cylindrach, doniczkach bez dna?
zajść do ogrodu Katarzyny, notabene ogród Katarzyny, w każdą niedzielę od 11 do 16. Trochę jak w tym filmie teraz występuje, nie? Sami swoi, nie ma mocnych, tak? Jak ten w radiu. A jeśli grzyby, po grzyby, to tylko do Polski razem z kimś tam pojechać. Tak samo tutaj. Co sądzicie? Pawle, przyjedź do ogrodu Katarzyny Zgorzałem, zajdź do tunelu foliowego i zobaczysz uprawę pomidorów w szklarni w cylindrach, czyli w doniczkach bez dna. Tak, bardzo dobrze sądzimy i pozytywnie sądzimy o tej uprawie. Tak. A dlaczego tak jest dobrze? Powiedz. My mamy Paweł takie doniczki bez dna, które tak naprawdę nie wyglądają jak takie typowe cylindry, takie kołnierze, no się też nazywają w Polsce, dlatego, że są takie podwójne jakby doniczki, ale dna nie mają, także właściwie jest tak o to samo chodzi w nich, co w normalnych takich cylindrach, jak to mówi mój syn, które można po prostu kupić. No, to jest bardzo, bardzo wskazane, dlatego że sadząc w takich cylindrach pomidory, wspomagamy rozwój jeszcze większego korzenia, jeszcze większego systemu korzeniowego. Oczywiście im większy system korzeniowy, tym większa szansa dla pomidora pobierać wodę i pobierać składniki pokarmowe, dlatego że jak wiem, pomidory są bardzo głodne. I pomidor, jak większość roślin, no nie wszystkie, ale większość roślin ma jeden długi palowy korzeń i ja mówię na korzenie przybyszowe, takie mniejsze, tak prawdopodobnie bardziej fachowo nazywa się wiązkowe. I korzenie wiązkowe są odpowiedzialne za pobieranie składników pokarmowych, korzeń palowy, ten długi, jest odpowiedzialny za pobieranie wody z gleby, dlatego że zazwyczaj gleba jest w glebie woda jest na głębszych pokładach, a oczywiście składniki pokarmowe są bliżej powierzchni gleby, tam gdzie działają mikroorganizmy, tak? Dlatego, że przecież wszystko jest nastawione na to, że nasz ogród jest ekologiczny, a nie ładujemy tam żadnej chemii. I wtedy po prostu w tym cylindrze możemy spowodować, że tam będzie taki duży rozwój tych korzeni, jak ja powiedziałam, Krzysztof? Korzeni przybyszowych, wiązkowych. I właśnie i później, jak one się tak mocno rozwiną, to jak będziesz miał potrzebę dodatkowego nawożenia, na przykład gnojówką z żywokostów, wcześniej gnojówką z pokrzywy albo po prostu krowieńcem, tak? Albo jakimkolwiek innym nawozem płynnym, ekologicznym, korzenie będą właśnie mogły od razu przejąć te wszystkie składniki pokarmowe i przekazać do rośliny na górę. Dlatego to jest fajne. I takie rośliny jak pomidory, właściwie wszystkie zielne rośliny jednoroczne, które będziemy sadzić do ogrodu, zaczynając od pomidorów, ale przez papryki, przez bakłażany, przez kapusty, przez sałaty, przez jarmuże, przez nagietki, nasturcje, słoneczniki. Jeżeli będziecie sadzić je głębiej, na przykład tak jak pomidory w tych cylindrach, to później na całej wysokości pędu, który będzie zanurzony już w glebie. Nie wiem, czy coś się nie zawiesiło, bo ja nie słyszę Katarzyny. Nie wiem, jak wy słyszycie Katarzyny, czy nie słyszycie Katarzyny, bo Katarzyna znieruchomiała. No, zawieszenie. No więc właśnie, nie wiem, cisza. Jesteś już, Katarzyno? Jestem. Właśnie próbuję z wszystkich innych domowników. Kasia rzuca czar. Rzeczywiście zostałaś w takim uniesieniu rąk. Ja zastanawiałem się, co się dzieje, ale już wiem. Ja tylko dodam na to pytanie dotyczące tych cylindrów, bo Katarzyna mówiła, że cylindry są w tunelu. Katarzyno, u ciebie w tunelu po lewej stronie są cylindry, w ubiegłym roku były, a po prawej stronie, przypomnę ci, były po prostu takie zwykłe doniczki, nie chcę kłamać, chyba około 7-litrowe, z odciętym dnem, czyli po prostu zrobione cylindry z doniczek, z których zostało odcięte dno i w tym zostały posadzone pomidory. Pani się rusza, czy pani się nie rusza? Znowu nie wiem, co się dzieje z Katarzyną. Ja słyszę, jestem. Jesteś, dobrze, bo ja się zacząłem bać, bo jak się zawiesisz, to ja
to ja właśnie nie wiem, jak to wygląda. Będę robiła ładne teraz... miny, żeby się zawieszać ładnie. Mm-hmm. No to tutaj od Basi, właśnie ruszę się cały czas. Pytanie od Basi, kiedy będzie wysłany żywokos zamówiony w sklepie Kasi? Dobrze, to ja wam przeczytam formułkę, którą wysyłamy do wszystkich, dobrze? Mhm. Dlatego, że to jest ważne, już przeczytam. Tak jak jest napisane w naszym regulaminie, zamówienia wysyłamy pomiędzy 20 kwietnia a 20 maja. Niestety nie analizujemy poszczególnych zamówień, ale proszę się nie martwić. Napiszą Państwo e-maila z powiadomieniem, że zamówienie jest w realizacji i później z numerem paczki, a następnie następnego dnia SMS z numerem do kuriera. Warto wtedy zadzwonić i umówić się, aby paczka nie jeździła. Dziękuję. Bardzo proszę. Czyli do 20 maja jest czas. Od Renaty pytanie. Jak uprawiać tytoń leśny, żeby otrzymać takie okazje, jakie rosły przed oranżerią wzgorzałą? Reniu, to jest tytoń leśny, najzwyczajniej na świecie i on zawsze jest wysoki, dlatego że tytoń ozdobny, pachnący jest niższy zazwyczaj, a ten tytoń leśny jest naprawdę okazały. Także wystarczy zdobyć odpowiednie nasiona, tak, żeby to był na pewno tytoń leśny, czyli Nicotiana sylvestris po łacinie, i wtedy zawsze on będzie ogromny, a szczególnie, że on kocha rosnąć w leciutkim półcieniu, ale tylko leciutkim, dlatego tak się nazywa leśny, tak? I wtedy on będzie taką bestią. No i ja, no oczywiście myśmy mieli tam kupę kompostu z szadułek, tak? Z naszego zakładu utylizacji śmieci w Gdańsku. No i na pewno też pomogło, podejrzewam, ale normalnie on jest zawsze wysoki. Na tym właśnie polega tytoń leśny, że jest wysoki. Mm-hmm. No i rzeczywiście w lesie. Przy tą oranżerią, więc czuł się jako dobry mieszkaniec tamtych terenów. Michał pytał, zauważył, że cebulki jego lilii zaczęły pleśnieć. Czy można oderwać tylko te spleśniałe łuski i posadzić, czy są już stracone? Martwi się. Ale rozumiem, że one są nieposadzone jeszcze, tak? Po prostu no, nieposadzone, Michał nieposadzone. Je sadzić. Mhm. Mhm. Tak, oderwij je Michał i sadź. Mhm. Spokojnie. Mhm. A czy ostnicę cieniutką można już dać do foliaka? Pyta Urszula. Ja się tak zmartwiłem czytając to pytanie, bo ja już swoją ostnicę dałem na zewnątrz. No pewnie, tak. Urszula, ostnica cieniutka nie jest typową rośliną nieodporną na przymrozki czy mrozy, tak? Tak naprawdę w wielu miejscach w Polsce ona spokojnie przeżywa zimę na zewnątrz, w ogrodzie, w gruncie, także ona nie musi tak długo być w takich cieplarnianych warunkach, tak? Także spokojnie możesz w przyszłym roku wysiewać ostnicę już od połowy września, Boże, co ja mam z tym miesiącami? Ja mam jakiś syndrom. Od połowy lutego i później już, jak tylko ona będzie rosła. Nie wiem, co tam Katarzyna mówi, czy ją słychać, czy nie słychać. Ostnica cieniutka na zewnątrz już można spokojnie dać. Ja swoją przepikowałem w ten weekend, jako że mamy, tak jak Katarzyna mówiła, kwadrę liścia. Zaniedbałem, pokazywałem ją w swoim filmie, to moja wina, zaniedbałem ostnicę, ona już nie miała dwóch, trzech, ona miała 5-7 tych źdźbeł, ale dobrze mi się ją pikowało do osobnych komórek multidoniczki, po przepikowaniu została po prostu na zewnątrz nie martwić się należy ostnicą. Magdalena, chciałem przeprosić, bo Katarzyna, widzicie, pojechała do Wielkiej Brytanii i od razu się zawiesza. Taki tam jest internet. Ten Brexit jej nie pomógł, Wielkiej Brytanii oczywiście. Magdalena pisze pytanie, że ma naturalną, bardzo stromą skarpę z upołoszczywymi chwastami, cień i półcień, i pyta, jak ją zagospodarować, jeśli nie ma 2 lat na duszenie chwastów ściółką. Nie muszę po niej chodzić, wystarczy, że patrzeć będę na nią z góry i marzy o rabacie preriowej, jak to zrobić. Za chwilę Katarzyna dołączy, wytłumaczy, jak to zrobić, a tutaj jest pytanie wprost do mnie od Katarzyny, czy mógłbym coś powiedzieć więcej o uprawie ziemniaków w słomie. No, będę uprawiał w tym roku, po raz pierwszy spróbuję uprawiać ziemniaki w słomie. Przygotowałem nawet taki film, dzisiaj powinien się ukazać, jak to zrobiłem. Po prostu ziemniaki podkiełkowane kładzie się na
ziemi przykrywa się grubą warstwą słomy. O tym rozmawiałem z Katarzyną przed live'em o tej uprawie. Chodzi o to, żeby to była gruba warstwa, 30-centymetrowa, co najmniej warstwa słomy położona na ziemniaki, żeby nie dopuszczać światła do tych ziemniaków, żeby one mogły być nie zielone, żeby nie zieleniały. I ta uprawa w słomie jest o tyle fajna, że utrzymuje wilgoć i można spokojnie nie podlewać takiej uprawy ziemniaków pod słomą. Odpowiadam na pytanie o ziemniaki w słomie w czasie, kiedy ty się... Widziałam, podglądałam. Podglądałaś? Bardzo ci dziękuję. To odpowiedz na temat o bardzo ostrej skarpy, cień i półcień. Bardzo ostra skarpa i Magdalena nie wie, jak ją zagospodarować, bo jest pełna chwastów. Na takiej bardzo stromej skarpie Magda nie da rady. Nie wydaje mi się, że dałoby radę zrobić taką typową rabatę preriową. Ja myślę, że najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla takiej skarpy naturalnej, to są dwie rzeczy. Jeżeli chcesz faktycznie tam uprawiać jakieś rośliny takie preriowe, typowe, to będziesz musiała zastosować takie małe płotki z faszyny, tak, żeby raczej zrobić miejsca, gdzie, dlatego że przecież to będzie ta ziemia, czyściółka będzie się obsypywała, także w ten sposób możesz zrobić tak jakby kieszenie, tak jakby troszeczkę wytarasować tą skarpę, tak? Myśmy robili faszynę, kiedy żeśmy zakładali ogród na dużej skarpie w Sopocie i tam żeśmy robili faszynowe płotki, takie niewysokie, 30 centymetrów i tam żeśmy po prostu sadzili za nimi krzewów, dużo, dużo krzewów, bo powinno ci zależeć na tym, żeby posadzić rośliny, które oczywiście korzeniami wzmocnią tą skarpę, ale ja myślę, że zamiast prerii może warto się nie męczyć i po prostu na tej skarpie spróbować zrobić takiego z prawdziwego zdarzenia łąkę kwiatową. Jeżeli tam na przykład już masz ją już czymś coś tam rośnie, jakieś chwasty, jak piszesz, tak, no to może po prostu spróbować w te chwasty wsadzać jeszcze jakieś rośliny bardziej szlachetne, żeby to się ładnie zagęściło, ale raczej na skarpie nie wiesz. Musisz zwracać uwagę, bo to jest półcień i cień. Żeby wybrać odpowiednie rośliny na taką łąkę, o której Katarzyna mówi, bo krzewy dużo łatwiej będzie znaleźć, które znoszą takie półcieniste i cieniste. Tak, ale słuchajcie, krzewy na skarpach, które mają was cieszyć, że tak powiem, nie mają być całkowitym jakby ścierniskiem, tak? Jakimś takim zboczem, takim całkowicie naturalnym, ciężko będzie utrzymać krzewy, które nie będą podrastane chwastami. Powiem szczerze. Dlatego wydaje mi się, że może ewentualnie jakieś niskie drzewka tu i ówdzie, można jakiś krzew tu i ówdzie, ale raczej nastawić się na tym, że tą glebę zarośnie naturalna roślinność. I wtedy raz w roku żyłką moglibyście to podkaszać i po prostu z tego potem zgrabiać to sianko. Może się jakoś trzeba zawiesić, żeby nie spaść, jak to jest taka mocna skarpa. No różne rzeczy się robić. Na razie to my się zawieszamy czasami. Nie, już wszyscy, u mnie w domu już wszyscy zeszli z internetu. Pieski śpią też. Grzecznie, więc... Ja tylko dodam, Katarzyno, właśnie słuchając odpowiedzi Katarzyny, odpaliłem filmik o uprawie ziemniaków w słomie na YouTubie. Więc zapraszam, bo zapomniałem wcześniej odpalić, a wczoraj zakładałem ten zagon. Ale tutaj od Sebastiana jest pytanie o groszki. I to uwaga, groszki cukrowe, a nie groszki pachnące, tak? To jest ważne rozróżnienie. I czy te pnące odmiany groszków cukrowych, na przykład bajka, uszczykiwać, jeśli chcę, żeby rosły mocno w górę? Uszczykiwanie groszków cukrowych. Odmiana bajka to jest taka odmiana groszku cukrowego. Ja wiem, ale to jeżeli cokolwiek, Sebastian, uszczykujesz, to właśnie... po to, żeby nie rosły mocno do góry. Uszczykujesz rośliny po to, żeby się rozkrzewiły i zagęściły, żeby puściły wszystkie swoje pędy na bok i faktycznie uszczykuje się groszki pachnące. Nie ma potrzeby uszczykiwać groszków cukrowych. One będą naturalnie rosły do góry i będą sobie owocowały, będą miały najpierw kwiaty, a potem strączki. Takie pędy, które po prostu naturalnie mają to robić. Także spokojnie, nie uszczykuj. Nie uszczykujemy. Ewentualnie uszczykujemy groszek pachnący.
To tak, ale groszku cukrowego nie trzeba. Beata ma problem, bo część rozsad przestała jej rosnąć. Są tylko liścienie sałaty. Co zrobiła nie tak? Beato, tylko ja nie wiemy, czy to na etapie rozsady przestały rosnąć, czy włożyłaś tę sałatę do gruntu i przestała rosnąć. Chyba, że ty też będziesz chciała odpowiedzieć. To jest dziwne. To jest albo Beata, albo tam w tym maczały palce, że tak powiem, ślimaki i obgryzły ci to do środka, albo tam są jakieś zawirowania w tych nasionach, czy w tych roślinach genetyczne, szczerze mówiąc. A to może być spowodowane na przykład tym, że jest podłoże jakieś zanieczyszczone w jakiś sposób i one się genetycznie nie rozwijają tak, jak powinny, nie ma stożku wzrostu, nie rosną z jakiegoś powodu. Tak? Jaki musi być powód, bo to jest nienaturalne, to jest nienormalne, więc z jakiegoś powodu tak musi się dziać, ale dlaczego? Nie wiem. Podejrzewam, że to nie jest, że ty nie zrobiłaś nic nie tak, może to być złe podłoże, tak jak mówię, może one mogłyby być wygryzione od środka przez ślimaki. Jeśli są tylko takie małe, znaczy poucinane listki, czy pozjadane listki, to ślimaki, czasami sałaty mogą zacząć ni stąd, ni zowąd te posadzone w gruncie więdnąć. Mhm. Ja miałem w ubiegłym roku taki przypadek i dzięki temu, powiem wam, że to jest najlepsza naturalna pułapka, wyłapałem drutowce na zagonie i już potem nie było problemu z drutowcami, to są takie małe owady, wyglądające jak małe druciki, druty. Wchodzą w korzenie, zjadają, podgryzają korzenie sałat i sałaty ściągają te drutowce. W związku z tym, jak wam wiednie jakaś sałata nagle, pomimo tego, że jest wilgotna, a inne są ładne, jędrne, a jedna nagle padła, zwiędła, to nie wyrywajcie tylko, ale troszeczkę rozgrzebcie. Zobaczcie, czy tam nie ma drutowców w korzeniach i poszukajcie tych szkodniki. Ewa pyta, czy siać kosmosy? Można jeszcze siać. Kosmosy szybko wschodzą jak najbardziej. To są super szybkie rośliny. Można siać na zewnątrz, można siać wewnątrz. I kosmosy, ale kosmosy, tak jak tutaj jeszcze jest pytanie dotyczące tytoniu ozdobnego, mówiliśmy o tytoniu leśnym. Kiedy siać, kiedy sadzić? Słuchajcie, tytoń i kosmos teoretycznie to są rośliny jednoroczne, nieodporne na przymrozki. Dlatego i kosmosy, i tytoń, jeżeli są już podrośniętymi roślinami z rozsad, to do ogrodu możecie wysadzać dopiero po 15-20 maja, tak? Po tym, jak już to niebezpieczeństwo przymrozków przeminie. Ale siać można do gleby wcześniej, dlatego że roślina w stadium nasionka nie jest w stanie zmarznąć, tak? I ona będzie sobie naturalnie kiełkowała w glebie. To jest teraz dobry okres, żeby to wysiewać też do ogrodu. Mm-hmm. Tutaj mamy zakaz mówienia o daliach, o Ewy. Dobrze. Znaczy zakaz, żeby mniej mówić o daliach, bo Ewa znowu kupi. Odłożone pytanie, czy można okrywać kalafiory i brokuły przez cały okres wegetacji? Można kalafiory i brokuły okrywać przez cały okres wegetacji. Ja tak robię, szczerze mówiąc, ja mam tutaj swoje rabaty, na których mam kapustę całkowicie przykryte taką gęstą siatką. Tam, gdzie mam bób, mam przykryte taką bardzo niegęstą siatką, dlatego że to jest po prostu przeciwko kotom i moim kochanym szczeniaczkom, dlatego że uwielbiają się bawić na zagonach, ale jest wystarczająco duże, że mogą tam różne owady zapylające sobie wlatywać. Ale pamiętaj, Bożena, że jednak raz na jakiś czas, szczególnie jak na przykład pada deszczyk letni, albo w ogóle trzeba zaglądać, żeby patrzeć, czy nie ma jakichś tam ich szkodników na liściach kalafiora, czy broków, czy innych roślin, które okrywać na cały czas. Trzeba zaglądać i sprawdzać, co się dzieje, a czasami odkrywać, niech one się napiją tej wilgoci, dlatego że przez taką siatkę zawsze troszkę mniej wilgoci przenika. I to też jest związane z tym, że trzeba zaglądać, patrzeć, czy czegoś nie trzeba przypadkiem podlać. I taka ciekawa sytuacja, że jeżeli jakiemuś szkodnikowi uda się, na przykład mszycy jakiejś, uda się złapać się pod siatką, a nie nad siatką, to potem ona się będzie pięknie rozmnażała na tych roślinach kapustnych czy innych bez żadnego naturalnego mordercy, dlatego że one są oczywiście osłonięte od naturalnych morderców. Dlatego naprawdę warto jest zaglądać i patrzeć, czy przypadkiem coś nie atakuje tych roślin, jeżeli chodzi o szkodniki. I jeżeli tak, to wystarczy odkryć na 1-2 dni i te szkodniki wszystkie znikną, szczególnie jeżeli na nie jeszcze spadnie deszcz. Ja tak miałam tutaj u siebie i
to pięknie, pięknie zadziałało. Ale można okrywać wszystkie, słuchajcie, wszystkie rośliny w warzywniku, które nie potrzebujemy, aby zakwitły. Tak? No nie potrzebujemy brokułów, nie potrzebujemy kalafiora, żeby zakwitł. To są dopiero to, co my zjadamy, to jest dopiero to, co jeszcze przed zakwitnięciem jest, tak? Jakby takie rozety, różyczki. A na pewno przed zapyleniem. Tak, tak samo kapusta, tak samo jarmuż, także dużo, dużo rzeczy możecie okrywać przez cały sezon. Mm-hmm. Tutaj jest ciekawe pytanie od Natalii. Czy warto zbierać pestki dyni ze swoich dyń, które były wysiane, i potem je wysiewać, bo Natalii w ostatnim roku wyrosły nie dynie, a jakieś hybrydy. Mhm. Tak, właśnie o to chodzi. Dynie, można zbierać nasionka, ale one mają to do siebie, że oczywiście one się mogą pomieszać, dlatego że tutaj akurat to są rośliny, które zapylają pszczoły i one będą potem niekoniecznie takie same. I to pewnie się stało, podejrzewam. Albo to była, to było nasionka F1. F1. Tak. Mhm. Także no, dlatego ja to tak z dyniami to tak troszeczkę ryzyk fizyk, ale dużo roślin jest samopylnych i można spokojnie je zbierać nasiona, tak? Tylko trzeba się dowiedzieć dokładnie, jaka roślina jest jaka. Jak jesteśmy przy dyniach, to może ja bardzo szybko, żeby Jacku już nie musiał się tym zajmować, powiem, bo przeczytałam do przodu, czy to do tyłu, już teraz nie wiem, bo to było przed tym moim zniknięciem, teraz już nie mam bardzo wielu pytań, ale jeżeli chodzi o dynię, to się pytał, czy można uprawiać w pionowej, pionowo dynię tonda chyba, to była i jeszcze jakaś, nie wiem, czy to była tromborcino, czy to było uchicuri. Słuchajcie, małe dynie, małe fizyczne dynie można spokojnie uprawiać w uprawie pionowej, tak? Szczególnie małe dynie, ale jeżeli chcecie uprawiać takie dynie jak tremborcino, no to one są troszkę już większe, tak? To wtedy koniecznie musicie zrobić im bardzo solidną, o tutaj tonda, o tą tondę spokojnie możecie tonda uprawiać. Mm-hmm. To ma małe, tak? Owoce ta tonda. Tak, bardzo, bardzo fajna dynka. Mm-hmm. I można, uchicuri jest dosyć mała, dużo jest takich też niskie owocowe. Tak, butternut squash, czyli dynia butternut, jest troszeczkę większa, ona jest mniej więcej gdzieś taka, więc też można, tylko to będzie zależało od tego, jak mocna będzie wasza podpora, tak, albo płot, ale one będą pięknie rosły i będą pięknie wyglądały na podporach. O, tondo, cukinia tondo, brak w magazynie. Dobra. Nie, ja już kupiłem. No spokojnie, ja już kupiłem, ale chciałem powiedzieć znajomym, że są, a tutaj już nie ma. Pytanie o jabłonkę rajską od Gośki. Czy istnieje jabłonka rajska, która będzie dobrym zapylaczem dla koszteli? Wydaje mi się, że wszystkie jabłonki rajskie też będą dobrym zapylaczem dla koszteli. Mhm. To jest... ten przywilej jabłonek rajskich, że one są po prostu dobrymi zapylaczami dla innych jabłoni. A drugie pytanie, borówki lub maliny pomiędzy drzewami owocowymi co 3-4 metry, czy to jest dobry pomysł? Można, można, jak najbardziej. Pewnie, że tak. Tylko, że pamiętajcie, że na przykład maliny potem się rozrastają i ciężko też można potem je już tak ogarnąć. Nie? To jest jedyny problem z malinami, ale jak najbardziej. No, skoczyłem na koniec. Przegapiłem trochę, bo po 30 przeskakuję. No tutaj od Janka. Liście pomidorów ciemnieją i robią się trochę fioletowo. Ostatnio są hartowane na zewnątrz. Czy to może przez zbyt silne słońce, pyta Jan. Jan, nie, to przez to, że jest im za zimno. Jak pomidorom robi się za zimno, to bardzo często robią się lekko fioletowe, tak? Dlatego że nie wszystkie składniki pokarmowe wtedy mogą dotrzeć do części roślin. I wtedy niestety trzeba je z powrotem, że tak powiem, no nie wiem, czy hartujesz je w nocy również, czy w ciągu dnia może było za zimno, ale zazwyczaj takie coś oznacza, że jest brak jakiegoś, Boże Jacek, jaki to był składnik, bo ja już dawno tego nie miałam problemu.
nie jakiegoś ale co, magnezu czy czegoś takiego, żelaza czy magnezu jakiegoś takiego, właśnie wtedy one się robią fioletowe te pomidory. Także proszę, to też nie do końca. Też nie do końca. Mogą też być takie odmiany niektórym. Tak, ja mam bardzo dużo sadzonek o fioletowych łodyżkach, nie liściach. Może gdzieś tam przy tych łodyżkach jest lekki nalot fioletowy, ale są takie fioletowe, może złe słowo, ale takie ciemno-różowe. No, może to być fioletowe, są łodyżki i to jest charakterystyka niektórych odmian pomidorów, więc niespecjalnie bym się martwił, a naprawdę utrzymuję pomidory powyżej 8 stopni Celsjusza zdecydowanie. W związku z tym nie sądzę, żeby one miały za zimno. Renata. No, ale nawet tutaj nasz ukochany ekologiczny poradnik księżycowy pisze, że fioletowe liście pomidorów to naturalny objaw, gdy dostaną zimna. Także to też jest możliwe, tak? To jest znane, że czegoś liście, mi brakuje, tak, nie wiem. Liście tak. Liście, tak. Ja mówię, użył mnie są łodyżki. Liście nie, liście to są piękne, jest odmiana. A łodyżki są fioletowe i to można często. Renata pisze, że sprawdziła pocztę i widzi wiadomość ze sklepu, że moje rośliny zostały dzisiaj wysłane, a zamówienie było złożone w styczniu. To no, ja czyli się super. Dlatego, że one są tak od te osoby, które pierwsze zamawiały, to pierwsze będą dostawały. Także to tak działa. Okej, to teraz nadchodzi czas wysiewów ogórków i pytanie od Basi. W domu, zanim wysadzi do gruntu, będzie chciała uprawiać rozsadę ogórków i ma malutkie doniczki. Pyta, czy można je wysiać do nich, bo parapet ma ograniczoną powierzchnię, a później przesadzać do większych P9, bo podobno ogórki nie lubią naruszania systemu korzeniowego. No, to jest akurat prawda, że ogórki troszkę nie lubią naruszania systemu korzeniowego i one mogą ucierpieć, ale Basiu, jak nie masz innego wyjścia, no to nie masz innego wyjścia, to po prostu musisz bardzo, bardzo uważać, żeby później ich nie... Po prostu bardzo uważać przy przesadzaniu, żeby nie rozwalić bryły korzeniowej, która się połączy z ziemią, tak, w tej małej doniczce, przy przesadzaniu do dużej doniczki. Tak jak z niektórymi roślinami można to dosłownie wyjąć, zadyndać i wstawić do następnej doniczki i zasypać podłożem, to tutaj będziesz musiała całą tą bryłę delikatnie wyjąć i włożyć. Możesz też spróbować uprawiać w, ja nie wiem, jak się tak nazywają fachowo, ale w takich torfowych, nie, to nie są torfowe, broń Boże, torfowe. Papierowe, tak, w takich papierowych takich doniczkach. I to też, wtedy super. Ja w ubiegłym roku część swoich ogórków wysiewałem w doniczkach mniejszych niż P10, w P7 wysiewałem i to jest dobry rozmiar na te doniczki P7, 3-4 tygodnie przed sadzeniem to wysiewałem, więc one wypełniły systemem korzeniowym doniczki, ale wysiałem też gdzieś mniej więcej na 3 tygodnie przed sadzeniem ogórki do multipalet. Do multipalet 4,5 na 4,5, więc takie standardowe, jakie używam, palety i rozmiary komórek 4,5 na 4,5 i potem przesadzałem do gruntu. To były mniejsze sadzonki oczywiście, bo później, chyba 2 tygodnie później wysiane, ale świetnie sprawdziły się i bardzo szybko te mniejsze wysiane później dogoniły te wcześniejsze i dawały równie dobre plony. To dobrze, to tutaj coś o mszycach od Joanny. Ogląda swoje rośliny w szklarni i znalazła kilka mszyc na swoich sadzonkach ogórków z rozsady. Podejrzenie, że przyniosłam ją, czyli tę mszycę z kupionymi stokrotkami. Na razie mszyce się pojawiają. Zawsze. Na razie tylko rozgniatać w palcach, pyta, czy coś jeszcze. U nas pogoda super, wieczór jak w lecie. U nas podobnie dzisiaj było ciepło, ale wieczór jest chłodno. No właśnie, tutaj już napiszę, że niestety za 2 dni, 2 noce w okolicy zero, więc albo będzie mocne grzanie szklarnia, oczywiście można przenieść do domu na takie noce zimniejsze. Jeżeli nie macie takich ogromnych ilości tych rosa, to będzie o wiele łatwiejsze i tańsze. Ja po prostu już nie chcę myśleć nawet, jaki będzie mój rachunek za prąd w tym miesiącu.
Jeżeli chodzi o mszyce, to ja bym się na razie nie martwiła, jeżeli tam jest kilka sztuk, spokojnie, palcami, chusteczką, delikatnie wodą, ale jeżeli będzie tego o wiele więcej, no to póki jeszcze nie będą ogórki czy pomidory wysadzone do ogrodu, to może warto zainteresować się takim środkiem całkowicie naturalnym, nazywa się olej nim. Pisze się NEEMY, albo takie żółte lepy, można też rozrzucać, rozwieszać w szklarni, ale ten olej NEEM, tak mówię, jak się pisze nim, naprawdę po prostu jak ręką odjął, tak? Można tym pryskać. Ale pamiętajcie, że oczywiście w momencie, jak wysadzicie wszystko do ogrodu, to te mszyce raczej będą miały innych naturalnych wrogów i one umrą, te mszyce. No, nie będą miały takiej okazji rozmnażać się tak dobrze, jak w warunkach szklarnianych. No, niestety w szklarni zawsze jest troszkę trudniej uprawiać cokolwiek, dlatego że tam nie ma tego naturalnego tej bioróżnorodności, tak, innych owadów czy zwierząt, które mogą zjeść te mszyce. Także bardzo po prostu polega wszystko na tak naprawdę na oglądaniu cały czas. O, na przykład, proszę uprzejmie, tak jest. Nim. Nim, to jest na mszyce, ziemniurki, moczniki. Na stonkę. Tak, czyli te wszystkie uciążliwe rzeczy, które nam przeszkadzają w uprawach szklarniowych, szczególnie szklarniowych, uważajcie. W ogrodzie starajmy się, aby naturalnie wszystko się ogarniało, tak? Jak ja mówię, rączka rączkę myje, coś zjada, a my siedzimy i pijemy gin and tonic, tak? Ale w uprawach szklarniowych nie jest tak łatwo, dlatego że to nie są naturalne warunki, dlatego niestety z tym ginem i tonikiem musicie chodzić po tej szklarni i sprawdzać, patrzeć pod listki, szczególnie przy młodych pędach, dlatego że młode pędy są najbardziej miękkie, więc te otwory gębowe mszyc się łatwiej wpijają w te miękkie pędy młodych roślin. Także pamiętajcie, ekologiczna uprawa polega przede wszystkim na obserwacji i na prewencji. Paulina pisze, że ta dynia tondo w ubiegłym roku urosła do 10-12 kg, a chciała ją, bo było, że jest mała, ale to jest teoretycznie sukces. Powinna być mała, masz za dobrą glebę, co tam Paulina podrzuciłaś, jakiego obornika. Wiesia pyta, czy cukinie można też uprawiać w pionie. Cukinie zazwyczaj są krzaczastymi roślinami, trudno jest je uprawiać w pionie, ponieważ one nie pną się, nie mają takich pędów długich, jak mają dynie. Nie ma siedzą co do raczej tego pionu w miejscu przywiązywać. No tak. Dokładnie. Siedzą. Ale raczej są takie odmiany chyba pnące. To trzeba by było poszukać takiej odmiany i wtedy tak. Dobrze, szybciutko. Kto tu przyniósł jej? Zając. Ach. Katarzynie, ja czytam, że nie widziałem, kto przyniósł Katarzynie książkę Katarzyny Bellingham. Jest przecudowna. No to dziękuję super. Dziękuję bardzo. Tutaj mam problem z bakłażanami. Wystartowały, przepikowała i nic się z nimi nie dzieje, pisze Ewa. Może Ewa, one teraz się koncentrują na wytworzeniu bryły korzeniowej, więc jeżeli zapewnisz im wystarczająco przepuszczalne podłoże, wystarczająco ciepło, tak, i słonecznie, no to one na pewno się zaraz obejrzą i będą dalej rosły, ale najpierw po przepikowaniu rośliny zawsze koncentrują się na rozwinięciu bryły korzeniowej, także jeszcze troszkę poczekaj, bo bakłażany powoli rosną, dlatego wysiewa się je stanowczo wcześniej niż pomidory. Bakłażany i papryki wysiewa się bardzo wcześnie, tak, bo one potrzebują 10-12 tygodni do tego, żeby coś z nich porządnego wyrosło, żeby wysadzać do ogrodu. Gdyby zakwitła, potem dały owoce i owoce dojrzały w ogóle. Mieliśmy za dużo nie mówić, więc będziemy się trzymali, że nie będziemy mówić za dużo o daliach, ale Jan pyta, czy można uprawiać dalie w donicach? Jeśli tak, to w jak dużych? A to w zależności od odmiany tylko. Pewnie tak, Jan, można jak najbardziej, myśmy mówili, w chyba dwa podcasty do tyłu mamy podcast o daliach i mówiliśmy tam też o tym, o uprawie dali w donicach i generalnie, i jeżeli w koszach masz wiszących, nawet Katarzyna mówiła, że są odmiany, które można uprawiać w koszach oczywiście wiszących. Słuchajcie, niskie odmiany nadają się oczywiście do koszów wiszących, do mniejszych doniczek o średnicy około nawet 15 cm bym powiedziała, bo to są niskie rośliny, ale ja uwielbiam uprawiać dalie takie normalne, że tak powiem, nie karłowe, w normalnych donicach, więc wtedy donica o średnicy około 30 cm
im większa, tym lepsza. To akurat w tą stronę to nie ma ograniczeń, po prostu się posadzi więcej dali, więcej innych roślin. Ale przynajmniej taka donica wielkości o średnicy 30 cm, wysokości około 40 cm też i wtedy można, słuchajcie, dać i dalię, i można z nią dać werbenę patagońską, naprawdę patagońską, naprawdę można zrobić pięknie. Wykręć on na końcu. Doktor Kamińska zawsze mi mówiła, byliśmy na tym, mówiła, Jacek, wykręcaj on na końcu wyrazów, bo ty nie masz tendencji do wykręcania. Biegną, krzyczą, patagońską. Werbenę patagońską. Byłaby załamana moja logopedka, naprawdę. Patagońską. Patagońską. Dobre pytanie, uwaga, kolejne pytanie. Za chwilę wrócę do tych pikowania. Znaczy tutaj to była informacja o pikowaniu od Natalii. Czy można już wysadzać do gruntu groszki pachnące? Można. Groszki pachnące nie boją się chłodów, nie boją się przymrozków. Natalia, można, tylko tak jak ze wszystkimi roślinami, które są najpierw w ciepłym, musisz je przehartować. Tak? Przehartować nie dlatego, że one się boją przymrozków, tylko dlatego, że żadna roślina nie lubi być tak nagle wyrzucona za drzwi, tak? Że po prostu będzie jej za zimno, ona może wtedy się zestresować i zamiast pięknie się rozwijać, to będzie się koncentrowała na swoim nieszczęściu. Dlatego po zahartowaniu spokojnie można wysadzać do gruntu. Nasze groszki pachnące wzgorzałem już są w gruncie około 2 tygodni. Moje, to pokazywałem na filmie, co teraz pod koniec kwietnia, moje są na zewnątrz, ale są zaniedbane, bo są w pojemnikach cały czas. I to już nie jest hartowanie, a po prostu zaniedbanie. Nie mam czasu, żeby posadzić swoje groszki pachnące. Wieści cała czaj naziemna część rabarbaru zgniła i pyta, czy jeszcze odbije ten rabarbar. Jeżeli tylko część nadziemna zgniła, a karpa nie jest zgniła, to uważam, że jeszcze może odbić. Mhm. Dobrze, to tutaj znowu ogórki połączone w pomidorami od Małgorzaty, bo na początku kwietnia ogarnęła Małgorzatę pomroczność jasna. Bardzo miłe gdańskie określenie, pomroczność jasna. Nie wiem, ile osób jeszcze pamięta, o co chodziło. Ponieważ wraz z pomidorami zasiała też ogórki. Teraz ma piękne sadzonki, ale ma świadomość, że to zbyt wcześnie na wysadzenie do gruntu. I tak sobie myślę, żeby je posadzić do dużych donic na balkonie. Mam nadzieję, że się uda, bo mieszka we Wrocławiu, a balkon wystawiony na południe, południowy wschód i co sądzimy o tym pomyśle. Ja myślę, że bez okrywania się nie obędzie mimo wszystko. Na pewno. Małgosiu, i pomidor, i ogórki będą marniały, jeżeli będą w temperaturze poniżej 8 stopni. A to jest dosyć dużo, 8 stopni, nie? Także o tej porze roku. Także musisz to brać pod uwagę. Możesz na przykład zafundować im jeszcze dodatkowo jakąś taką mini szklarenkę, powiedzmy, coś takiego, postawić na balkonie. Są takie małe konstrukcje. Nie wiem, jak masz dużo tego wszystkiego do wysadzenia, ale ogólnie niestety one nie będą chciały rosnąć, jak będzie za zimno. Mm-hmm. Niestety. Czy nasturcje mogą rosnąć z poziomkami? Nasturcje, czy mogą rosnąć z poziomkami? No, uważam, że będą nasturcje o wiele większe niż poziomki, niestety. Więc jeżeli zachowacie, Agnieszka, odpowiednią odległość i też zależy, czy te nasturcje to są nasturcje pnące, tak? Czy nasturcje krzaczaste. Tak, to też jest ważne, ale ogólnie nasturcja jest dużą rośliną, jak na... Mm-hmm. Jak na jednoroczną taką cienką roślinę. Mm-hmm. Nasturcje, ja poczytałem ostatnio sporo na temat nasturcji. Nasturcje są bardzo fajne, warto sadzić pod tymi drzewami owocowymi, o czym już opowiadaliśmy z Katarzyną, bo one przyciągają mszyce, albo inaczej mówiąc, mszyce wybiorą szybciej nasturcje niż drzewka owocowe i to jest jeden z naturalnych sposobów ochrony drzewek owocowych, więc warto pod pniami czy w korzeniach drzew po prostu wysiać nasturcje. Ale przeczytałem też bardzo ciekawą informację dotyczącą badań mniszka lekarskiego, Katarzyno. Mniszka lekarskiego, czyli mleczak, który teraz kwitnie.
teraz wybuchło kwitnienie, przynajmniej u nas na Pomorzu, na żółto. Otóż tak. Mniszek lekarski, to warto wiedzieć, lecz nie pozbywajmy się go nadmiernie wokół drzew i krzewów w sposób szczególny albo innych roślin. Ten mniszek lekarski ma długi system korzeniowy, jak wszyscy wiemy, dlatego tak trudno jest się go pozbyć. Ale dzięki temu systemowi korzeniowemu, tak jak większość roślin, które ma takie korzenie palowe, sięga dosyć głęboko i wyciąga cenne pierwiastki z gleby z głębszych wysokości. Tak. W przypadku mniszka lekarskiego jest tym pierwiastkiem takim, który ciągnie żelazo. W związku z tym drzewka owocowe czasem chorują na taką chlorozę, na brak żelaza w swoich. W związku z tym on gromadzi w swoich tych liściach, kwiatach to żelaza, potem rozkładając się zwraca do gleby. Więc uwaga na mniszki lekarskie, to nie są takie chwasty, że trzeba łapać, broń Boże, za jakieś opryskiwać i na chwasty dwuliścienne, żeby nasz trawniczek był ekstra super gładziutki i tylko niesamowicie prosty. Coś tu o szwajcarskich motyczkach jest? A, tutaj są dwa. Odpowiem. Kiedy w sprzedaży będą motyczki szwajcarskie od Agnieszki, a tutaj od Tomka, co takiego magicznego jest w tych szwajcarskich motyczkach? Może też się skusi. No dobra, to ja tutaj od razu odpowiem na pytanie, kiedy będą, bo to jest ważniejsze pytanie, ponieważ bardzo dużo osób zadaje to pytanie i nie tylko tutaj, ale jeszcze przez e-mailowo i tak dalej, także podobno już chyba w tym tygodniu, bo w końcu spedytor je przywiezie. Tak, taka jest gorąca odpowiedź, tak? Dlatego że słuchajcie, te szwajcarskie całe motyczki, one faktycznie idą ze Szwajcarii, z firmy, która produkuje metalowe różne elementy dla gospodarstw, dla ogrodników, z bardzo, bardzo mocnej szwajcarskiej stali. I to jest przede wszystkim zaletą tej motyczki, że kupujecie, słuchajcie, tę motyczkę raz na całe życie, ona wam naprawdę starcza na całe życie. Nasze motyczki, my mamy 30 lat, one, co nie jest za dobrym biznesem w sumie dla tych, co sprzedają te motyczki. To jest trzecie pytanie, zobacz. Ja przepraszam, że ci wpadam w słowo, ale tak przeglądam te szwajcarskie motyczki. No trzeba będzie zrobić po prostu, słuchajcie, filmik o tych motyczkach. To chodzi o to, oczywiście, że nie tylko, że są szwajcarskie. No są szwajcarskie, wiesz, są solidne, tak jak Assecator Felco, tak słynny. Ja ale powiem wam, że ostatnio oglądałem tą szwajcarską motyczkę, można się nią golić. Przynajmniej ja mógłbym się nią golić. Jest taka ostra, tak. Ale słuchajcie, przede wszystkim ona też jest bardzo specyficzny ruch tej motyczki, ona się rusza w dwóch różnych miejscach. Także wykonując, idziemy z nią do przodu i już robimy robotę i z powrotem do tyłu, to też robimy robotę, tak? Ona no jest po prostu perfekt. Jak silnik dwusuwowy. Tak, musimy zrobić o tym filmik jakiś, podejrzewam, bo to tak trudno powiedzieć. Dobrze. Mniszek lekarski ma też właściwości zdrowotne. Tak, Jadziu, mam właściwości zdrowotne. Mniszek lekarski, to ziele jest też świetnym materiałem i zarówno liście, i korzenie, i kwiaty są świetnym materiałem na gnojówki z mniszka lekarskiego i te gnojówki z mniszka lekarskiego też zawierają potas, więc są korzystne dla roślin kwitnących. A tutaj a propos tych motyczek, to jeszcze od Agnieszki, czy polecamy narzędzia z miedzi, bo podobno bardzo korzystnie wpływają na ziemię. Znaczy z miedzi w tym sensie, że z domieszką miedzi, bo sama miedź nie jest twardym metalem. Tak, nie, szczególnie, szczerze mówiąc, nie bardzo. Nie jest, nie uważam. Ale sitka, czemu nie? W konewkach. Mogę też powiedzieć. Proszę bardzo. Ja wiem, o co chodzi z tymi narzędziami z miedzi, bo jest sporo narzędzi z miedzi i nie chodzi o te sitka. O te sitka zaraz powiemy, bo to jest ewenement. Ale jeżeli chodzi o te wszystkie narzędzia, które są sporo droższe, uważam, że to jest gadżet, uważam, że są zupełnie niepotrzebne. Ja pracowałam w wielu różnych ekologicznych, naprawdę ważnych miejscach na świecie, w różnych ogrodach i nie widziałam w żadnym z tych ogrodów żadnego
narzędzia z miedzi. Miedzianego narzędzia. Z miedzianego narzędzia. Słuchajcie, to po prostu stal nierdzewna i tyle, tak? Porządna stal nierdzewna. To jest odpowiedź na wasze pytanie. A jeżeli chodzi o sitko, to Jacek ma świętą rację. O, dziękuję. Tutaj proszę. Tutaj akurat jest fajna rzecz, dlatego że to jest moment. Te siteczka takie drobne, które używamy, zazwyczaj używamy je w momencie, kiedy podlewamy nimi siewki. W szklarni, w tunelu, czy w ogrodzie, ale głównie w tych uprawach takich szklarniowych. I słuchajcie, one są te siewki są w tym momencie swojego życia niesamowicie podatne na zgnicie. I nawet mi w tym roku zgniło parę, dlatego że było strasznie zimno w szklarni. One mają takie cieniutkie pędy, jak włoski, i wtedy to jest sekunda, że one po prostu gniją u podstawy i padają. I tutaj podlewając je, te siewki z miedzianego, z konewki przez miedziane sitko, to faktycznie wpływamy na to, że choroby grzybowe trzymają się z daleka, dlatego że oczywiście miedź to jest przede wszystkim na choroby grzybowe. I tutaj chodzi też o to, że ci ludzie, co sprzedają narzędzia z miedzi, to tutaj nie mówią Pani dokładnie, widzi? Jak. Tak, bardzo ładna koneweczka, widzę. Ty masz taką konewkę, nie? Tak, dwie. No ja widziałam u ciebie, ja nie mam takiej konewki, mi zazdrosna, ja muszę sobie taką konewkę też sprawić u siebie w Zgorzelu. Ale to w twoim sklepie. Już czekam. Ale słuchajcie, to jest ważne, bo mówi się, że właśnie one dobrze wpływają na glebę, te narzędzia miedziane, ale one po prostu są miedź grzybobójcza, tak? Także to w ten sposób ewentualnie, ale nie naprawdę, błagam. Zobacz, słuchacze już się żegnają z nami. Jakich mamy bardzo zdyscyplinowanych słuchaczy. Jeszcze i bardzo bardziej dobrze. Chyba i bardzo dobrze. Jacka. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Żegnamy się z wami. Zapraszamy w czwartek na kolejny podcast. Nie, to muszę wyświetlić. O no, gdzie? Chyba w Laponii. Nie chce mi się. Po prostu śnieg spadł? Jak? Gdzie? Marta, gdzie? Coś takiego. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. W czwartek kolejny podcast. Serdecznie zapraszamy. Norwegia, za tydzień okay. Live. Mówiłam, że w Laponii. Norwegia, uf, Boże, po prostu, ale ja byłem też przerażony. Jacku, poczekaj, bo ja też mam tutaj, ja dzisiaj wrzucałam, ale w tym tygodniu dużo się dzieje, dlatego że w środę ja mam spotkanie z moimi patronami, znaczy z patronami naszego ogrodu. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich patronów do tego live'a, a wcześniej jest webinar na Garden Masterclass Polska. Bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ będzie to webinar live, który będzie tłumaczony na żywo. Będzie on właściwie wyświetlany nie tylko w Polsce, ale w innych też krajach w tym samym czasie. Także bardzo ciekawe wydarzenie, słuchajcie, bardzo ciekawe wydarzenie ogrodnicze na całym świecie, którego możecie być częścią. I ja u siebie na pewno na Instagramie i na Facebooku jutro, jak już ogarnę, to wrzucę dokładnie linka do tego webinara, ale w środę webinar, spotkanie patronów ogrodu Bellingham i w czwartek nowy podcast. Także dzieje się naprawdę bardzo dużo, a już w najbliższy weekend, to już jest ten długi weekend, teraz się zaczyna, tak? Jest, of course. Jacie, słuchajcie, no ogród będzie otwarty przez 5 dni u nas w Zgorzelu, także zapraszamy. Mamy pełno wspaniałych rzeczy w szkółce, w sklepiku i mamy również oczywiście książki z moim autografem, a będziemy podpisywać, ja będę podpisywała książki jeszcze na pewno na początku czerwca w Warszawie i moje dziewczyny kochane z wytwórni, które serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że są z nami, z wydawnictwa Wytwórnia, kombinują, żeby jeszcze w jakichś innych miastach Polski również na początku czerwca. Także na początku czerwca, jeżeli ktoś będzie miał ochotę dostać książkę ode mnie z dedykacją, podpisem, to zapraszam na spotkanie w Warszawie i jeszcze w jakimś mieście. To tyle, dziękuję. Dziękuję, tylko dodam, że ogród Katarzyny jest czynny od godziny 11 do 16. Długi weekend przed nami. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Kończymy. Tak jest. Dziękuję, żeście nas przypilnowali, bo byśmy zagadali się za długo.